powiem szczerze, obserwując te pierwsze wasze mecze, to tej nerwowości na boisku i pomiędzy wami i wzajemnych pretensji było zdecydowanie więcej niż chociażby w dzisiejszym meczu czy w meczu z Ciechanowem. No, chyba widać, że ta gra całego zespołu zaczyna się coraz bardziej kleić, coraz lepiej się na tym boisku rozumieć. Witam serdecznie, ale myślę, że na pewno się lepiej rozumiemy. Z każdym meczem chcemy grać lepiej. A na pewno nie będziemy tutaj wygrany do tam święta właśnie wiadomo ile, bo w sobotę jest następny mecz i trzeba punktować. W poniedziałek mamy trening, wychodzimy, pracujemy i tyle. No przed nami jeszcze trzy bardzo ważne spotkania. Jedziemy do Mińska Mazowieckiego, później podejmujemy MKS Przasnysz i na koniec czeka nas wycieczka na mecz z MKS Ciechanów. Z pewnością powalczymy o niezwykle ważne punkty, no i też rywale bardzo wymagające. Na pewno rywale wymagające, ale my pokazaliśmy tak jak dzisiaj, że z każdym zespołem możemy w tej lidze wygrać i podchodzimy do tego meczu zdeterminowani i jedziemy po zwycięstwo. No widać, że drużyna się scementowała. Trener Marcin Truszkowski początkowo myślałem, że w meczu pucharowym będzie starał się jeszcze kilku zawodników bardziej oszczędzać, ale wyszliście praktycznie najsilniejszym garniturem. To samo zrobił MKS Ciechanów. W składzie zabrakło tylko jednego zawodnika z przodu. No też taka determinacja, żeby mimo wszystko wywalczyć to zwycięstwo, awansować do finału, w którym się spotkamy z MKS Przasnysz. No na pewno. Po to się gra w tych pucharach i tak dalej, żeby chyba wygrywać. No. Tak mi się wydaje. Mecz trzeciowi do w następnym sezonie na pewno fajne przeżycie dla niektórych młodych chłopaków i no i tyle. Dobrze, a taki plan minimum na koniec rundy jesiennej przed zespołem? Na minimum wygrać 4 mecze.